Siema, siema, z tej strony Karokser i witam w kolejnym materiale z gry Original War na modyfikacji Absolute Domination. Kolejną misją po stronie Przymierza jest ta zatytułowana W górę rzeki, a raczej W górę rzeki. Znowu nie ma żadnego opisiku, ale dobra. Profesorze, jak wygląda sytuacja u was? Chyba udało nam się zgubić pościg, a wy gdzie jesteście? Ciężko stwierdzić, przed nami rozciągają się wyżynne tereny. A więc idźcie w górę rzeki. Możecie spodziewać się tam amerykańskich oddziałów. To gdzie mamy teraz się kierować? Dalej na północ. Mam nadzieję, że macie już miejsce pod budowę głównej bazy. Owszem, a także kilku nowych ludzi do nas dołączyło. A co z tymi Amerykanami, którzy chcieli dołączyć do przymierza? Również są z nami. Czekamy już tylko na towarzysza majora. Rozumiem, postaram się przybić jak najszybciej mogę. A jeszcze jedna sprawa, czy udało wam się zdobyć artefakt? Tak, mamy go ze sobą. To świetnie. Dobra, z tego co powiedział profesor, możemy spodziewać się tutaj przeciwnika, ale na szczęście nie będzie tu jakiegoś pola bitwy. No tak prawdopodobnie będziemy musieli się przebić przez wrogie pozycje, dlatego będziemy potrzebować jakiejś bazy wypadowej. Dobrze, rozejrzyjmy się w okolicy, może jest tu jakieś przyzwoite miejsce do budowy. No. I co? Przerwijcie ogień. Czy jesteście z przymierza? Zgadza się. Och, czyli się udało. Co się stało? Jakiś czas temu wysłaliśmy prośbę o pomoc do jakichkolwiek oddziałów przymierza. A co wy tutaj robicie? Próbowaliśmy się przebić na północ, ale oddziały lojalne Powellowi rozstawiły się na wzgórzu i uniemożliwiają podróż dalej na północ. Ilu was było? Z 25 osób. Niestety zostaliśmy zdziesiątkowani. Teraz została nas garstka. Mamy obóz w lesie na wschodzie. Dobrze, zaprowadźcie mnie tam. No proszę. No, zobaczmy, czy to nie jest jeszcze jakaś pułapka, nie? Bo tak kurde, przyszedł co jakiś Amerykaniec, powiedział, że tu z przemierza i chodźcie ze mną. No to nie wiecie. Z tym artefaktem. Jakby nigdy nic. Rosjanie. Spokojnie ludzie, to nasi sojusznicy, którzy również dołączyli do przymierza. No, chyba jednak nie pułapka. Słuchajcie, wiem już o całej sytuacji. Uważam, że jeśli połączymy siły, to powinniśmy dać radę przebić się. Jest tu trochę mało miejsca. Trzeba będzie wybudować buldożer i wykarczować ten las. Widzę, że jest z wami naukowiec. To dobrze, a ponieważ interesuje mnie pewna kwestia. A mianowicie, wasza technologia zdalnie sterowanych pojazdów od dnia, kiedy pierwszy raz zobaczyłem je w akcji. W każdej bazie mamy wieżę kontrolną, która zazwyczaj obsługuje kilka osób. Odpowiednia częstotliwość między wieżą a anteną w czołgu pozwala na sprawną komunikację. Pierwsze prototypy były dość kiepskie, jednak z czasem zrozumieliśmy czemu. Jeśli jeden mechanik obsługuje kilkanaście czołgów naraz, one stają się gorsze w boju. Dlatego zazwyczaj nasze wieże kontrolne obsługuje od 2 do 3 osób. A jak z ich zasięgiem działania? Zasięg działania nie jest duży, ponieważ nie posiadamy całej sieci wież w okolicy. Czy jest możliwość przechwycenia takiego czołgu sterowanego zdalnie? Trzeba by znać częstotliwość, z jaką komunikują się pojazd i wieża. Dla zabezpieczenia naszych pojazdów przed przejęciem z zewnątrz każda wieża ma inną częstotliwość, ale jest jeden sposób, na podstawie którego można sprawdzić ową częstotliwość z poziomu pojazdu, a wie o tym niewiele osób. Skąd o tym wiesz? A stąd, że to ja zaprojektowałem dla Amerykanów systemy zdalnego sterowania pojazdami. Dennis Peterson, miło mi. Iwan Pierezow. Mógł profesor od razu powiedzieć. Lubię zaskakiwać ludzi. No dobrze, to jak z poziomu pojazdu możemy zdobyć tę częstotliwość? Musicie w swoim laboratorium opracować odpowiedni program, który tymczasowo zakłóci połączenia. Hak, no dobra, ale on nie jest przystosowany do zdalnie sterowanych pojazdów. Domyśla się, dlatego ja go zmodyfikuję, by zakłócić na krótką chwilę połączenie pojazdu z wieżą. Co tam macie w ciężarówce? Cholerny artefakt, który musieliśmy transportować przez całe pole bitwy. Kolejny miał profesor Gosudaro. O, kolejny do kolekcji, czyli będziemy mieć wszystkie 3. Czym one są? Tego nikt nie wie, ale mocno sprawdziła naturę tych artefaktów, trzeba je wszystkie złączyć ponownie. Mam nadzieję, że nam się to opłaci. Dobra, mamy tu... Mamy 2 inżynierów. No dobra, ja bym najpierw zadbał o zaplecze surowcowe. Tak, przyspieszmy sobie czas. Bardzo myślę, że Amerykanie mogą mieć tutaj lasery.
Powiem wam, że tak jak grałem w oryginał, nigdy nie skorzystałem z tych podwójnych laserów. Nie do końca kumałem, na jakiej zasadzie to ma działać. Czy tu stanie jeden, to drugi i pomiędzy nimi zostanie zniszczony coś, tak? O właśnie. O cholera. Oj, 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 co to za atak? Ej, no co to ma być? Aha. To niezły atak. Dobra. Też wiem, co pierwsze zbudujemy. Na prędkości. Bierzmy czas. Wy tylko szybko idźcie, zbudujcie tego. Zbudujcie nam. Rafinerię. Rafinerię, kurczę. Do wydobywania złoża. Dobra, wszystko wiemy, co już nam gadałeś sprzed chwili. Opowiem wam szczerze, że... Jak się przed czymś takim obronić, lol? Dobra, chyba tym razem daliśmy radę. No bo i nie. Dobra, ty weź odwal tego gdzieś tam dalej. No to jest żart jakiś. Nie mam pytań. Fajna ta, kurczę, straciliśmy jednego ziomka z bazuką. Bierę za wzgłoście, zgłaszam się. Jak wygląda sytuacja? Odnalazłem grupę Amerykanów, razem z nim jest Dennis Peterson. Kojarzy to mnie, przekażę tę informację Peterowi, tą... Ja pierdzielę. Tutaj jeden taki. Tężny bunkier. Tak się ciekawe, weźcie i zobacz, jak te tereny tam wyglądają. Może to jest jakaś rzeka albo coś? Głupio zabiliśmy, ale dobra. Co tu się dzieje?
Podwójny laser. No co jest, kurde. Powaliło ich z tymi atakami? Do wszystkich oddziałów rosyjskich. Ja, Jury Iwanowicz Gorki, przyjmuję pełne dowodzenie po śmierci generała Płatonowa. Naszym pierwszym zadaniem będzie wielka ofensywa na czele linii frontu w stronę amerykańskich baz, a także ukaranie zdrajców, którzy dołączyli do przymierza. Czas przypomnieć naszym wrogom, że nadal jesteśmy potęgą i żadne niesnaski w naszych szeregach nie są w stanie nas powstrzymać. Głośno i z dumą, niech żyje Rosja. Iwan, słyszałeś? Chyba było... ciężko było tego nie słyszeć. Pewnie nadają to na każdym dostępnym kanale. Mamy odczyk na radarach, że duże armie zaczęły marsz na północ, między innymi w waszą stronę. No to świetnie. Jeśli się dowiedzą, że tu jesteśmy, to będziemy skończeni. O ile nie skupią się na ataku na Amerykanów. Atak Rosja może być nam na rękę. Mogą nam nieświadomie pomóc w osłabieniu ich obrony. A wtedy my powinniśmy szybko udać się na północ. Dobra, my musimy wybudować tak naprawdę. O właśnie. Zapraszam, bazuki. Was też zapraszam. Bazuki. Raz, dwa. Uzbrojenia. Nie wiem, po co ja robię te uzbrojenia. Ja bym chciał na pewno skito, ale ten wóz z tym. Zapiszmy grę. Wóz z radarem byśmy chcieli mieć i buldożer. I myślę, że to by nas ustawiło. O Jezu, hak to jest komputerowe laboratorium chyba, nie? Rosjanie wysłali mały oddział, którego celem jest zaatakowanie pozycji amerykańskich. Wśród atakujących czołgów jest sprawna, prototypowa broń. Rakieta dalekiego zasięgu. Myślę, że mogłaby wam się bardzo przydać. Dobrze, profesorze. Dobra. Materializacja. Automatyczne wieżyczki. Automatyczne wieżyczki. Rakieta. Dobra, super, mamy skrzynie kolejne.
Wy tu opracowujcie te technologie. Średni pojazd gąsienicowy, radar. Nawet baterie słoneczne, powiedziałbym, że byłyby dobrym rozwiązaniem. Dlatego, że no nie będzie jakoś mocno eksploatowany, ale przynajmniej będziemy musieli się martwić o paliwo dla niego. To technologia hack mogłaby nam się bardzo przydać. Jak teraz pomyślałem, gdybyśmy sobie tak przejmowali połowę tych wozów. Naprawdę taką wielką siłę stworzyli. Mamy tu jakieś te podwójne lasery, takie pierdoły inne. Dobra, proszę mi tutaj podlecieć naszych bazookerów. Dobra, wracamy do opracowania technologii. Myślę, że jedno mogę przetransportować tutaj ziomeczkę, ze względu na to, że... tak jakoś falowa, tylko najpierw tu, potem tu. Badania nad hakiem. Co oni nie potrafią wykrywać alecki to? Co to ma być? Dobrze, skoro mamy ten program, to co dalej? Będziemy potrzebować naszej własnej wieży kontrolnej, no i zdalnego sterowanego radaru. A co dalej? Nasze zdalnie sterowany pojazd oraz ja musimy zbliżyć się do wrogiego pojazdu zdalnie sterowanego. Nasz radar wyposażony w odpowiednie program zakłóci połączenie wrogiego pojazdu, spowoduje to jego tymczasowe odłączenie, a ja w tym czasie zmienię jego częstotliwość. Po wszystkim nasz mechanik znajdujący się w wieży kontrolnej będzie mógł podłączyć się do tego przyjętego czołgu. Dobra, kurwa, jakaś dzika technika. Dawajcie, zbudujcie jeszcze jedną elektrownię na szybko.
Dobra. Czy że możecie wyjść ich tutaj poleczyć? Super. A tu coś jeszcze ciekawego mamy? Nie. Z czego proszę rozebrać to ambulatorium? Ty teraz zbudujesz nam tutaj. Jest jakiś ten amerykański. Cywilną rozbudowę. I zbudujemy sobie dźwig. Idź naprawiaj to. Ty naprawiaj, a ty możesz sobie posiedzieć w tym. Ale dobra, myślę, że tutaj i co to będzie bardzo schematyczne. Ja zrobię pauzę i jak już zbuduję jakiś potencjał, wówczas wrócę do was i pójdziemy się przedzierać na północ. Tutaj radar chcemy skonstruować. Sterowany komputerowo. Zatankuj. Pojedziesz tutaj. Tędy. Weźmiesz artefakt. Dobra, ja nie pamiętam, gdzie, w którym to miejscu było, ale to gdzieś tu sobie strzelaj. No i dobra. On nam tutaj doprodukuje jeszcze tylko radar, co by było łatwiej trochę. Dobra. Tędy poproszę, tędy, tędy i do wozu. Gdzie ty uciekasz? Tutaj również radar poprosimy. To jest cały clue. Żeby ładnie tutaj sobie wszystko czyścić. O Jezu, co tu się dzieje? Proszę medyka. Wyleć tego ziomeczka. Ja również tutaj zapraszam. Tutaj postrzelę trochę. Ty tam Denis z tyłu stój, rozrabiako. Trzeba rozjebać ich szybko. Okej. Ty ratuj tego. Ej, ty wycofajcie się kawałek. Dobra. Okej, możemy się lekko, delikatnie wycofać. Uleczmy sobie wszystkich naszych. Tego. Możemy sobie postrzelać do tych pierdół w międzyczasie.
O nie, 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 panie Denisie. Pan tutaj już nie uczestniczy w tym wszystkim. Dobra, właśnie. Tak jak wcześniej mówiłem, najpierw tutaj sobie będziemy spokojnie to rozwalać. Tych żołnierzy wbijać pojedynczo. Pani doktor. No nie, pani doktor tutaj nie chce. Salać. Pani doktor chce nam tutaj pomagać. No i kurwa. Odjebałeś. Dobra, teraz Peter, tak, ty szybko lecz ją. Trzeba to dobrze zaplanować. Dobra, ty idziesz tego. Dobra. Pięknie, fajnie. Teraz idzie druga tura w pierdolu do nas. Nie, wszyscy. Dobra, świetnie. Jesteśmy na dobrej drodze. O, właśnie. Nie chcę mi się korzystać z tych spowalniaczy. Tutaj nie ma prawa nam się nic stać. Denis, rozrabiako. Przestań ty się pchać. Co ty masz za jakieś upośledzenie? No i dobra. Zapraszam. Amerykańska baza i to całkiem konkretna. Została zmiażdżona, w zasadzie dwie bazy. Już nie wiem, czy można to podzielić na dwie. W sumie taka jedna mega baza była, ale... doszczętnie zniszczona. Tutaj może ktoś w spadku sobie weźmie tą elektrownię. Profesorze Gosudar, przebiliśmy się przez obronę i zmierzamy w górę rzeki. Jakieś szczegóły, gdzie mamy się dalej kierować? Z tego co widzę, powinniście iść prosto tak z 5 km, następnie kierować się na zachód. Jeszcze trochę będziemy musieli się z tym artefaktem męczyć. No dobra, w drogę. Tak myślałem. Nie przejąłem wrogie pojazdu, żadnego podwójnego laserku nie zrobiłem. Ale... Nie widzę tutaj jakichś powodów, dla których miałbym konstruować ten podwójny laser. Jakoś... nieszczególnie mi się wydaje, że on jakąś korzyść mi przyniósł. Dobra, wszyscy tak jak są, doświadczeni tak niech zostaną. Ja tymczasem wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinku. Zapraszam do komentowania, oceniania. Tymczasem miłego popołudnia bądź wieczorku. Trzymajcie się, hej.